kolejny kraj w Europie rozpoczyna masowe testy koronawirusa w Austrii. Rozpoczynają się masowe testy. W Austrii rozpoczynają się masowe testy na obecność koronawirusa. W piątek 5 grudnia, testowanie na dużą skalę odbywa się w krajach związkowych Wiedeń, Tyrol i Vorarlberg. W stolicy Austrii ma być przeprowadzanych do 150 tysięcy testów dziennie. Celem władz jest przebadanie milionów ludzi, informują media. Dzięki trwającej prawie 3 tygodnie blokadzie, która zostanie zniesiona w poniedziałek, przynajmniej jeśli chodzi o handel, wysoka liczba infekcji w Austrii ostatnio znacznie spadła. Ograniczenia podróży w Boże Narodzenie, niemniej jednak rząd zdecydował się na utrzymanie środków ostrożności. Obejmuje to m.in. ograniczenie podróży w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Każdy, kto przybywa z obszaru ryzyka, w tym z Niemiec, musi zostać poddany 10-dniowej kwarantannie, którą można zakończyć najwcześniej po 5 dniu, uzyskując ujemny wynik testu. Bazują na doświadczeniach sąsiada. W przypadku masowych testów Austria bazuje na doświadczeniach z sąsiedniej Słowacji. Tam podobne testy koronawirusowe przeprowadzono od 31 października do 1 listopada. Udział był formalnie dobrowolny, ale każdemu, kto nie miał negatywnego wyniku testu, nie wolno było iść do pracy przez 2 tygodnie. Dlatego tylko w pierwszej z kilku rund testowych 3,6 milionów z 5,5 milionów mieszkańców Słowacji przeszło szybki test. Innym przykładem masowych testów jest region Tyrolu Południowego w północnych Włoszech. W tej alpejskiej prowincji przebadano ponad 350 tysięcy mieszkańców. Test był pozytywny u około 1% badanych, których skierowano na kwarantannę.